To jest produkt, który zasługuje co najwyżej na recenzję na Instagramie. I tak też zrobiłem, wrzuciłem stories, które brzmiało: jest dokładnie tak, jak myśleliśmy. Grają dobrze, ale nie lepiej. Więc jak ktoś nie musi bezgumkowych kupować, to Pro nadal lepszym wyborem. Albo mogłem o tym nagrać film. Fuck. Gremialnie uznaliście, że zdecydowanie powinienem o tym nagrać film i wszyscy będziemy udawali, że nie widzieliśmy tego stories. Tego stories już tam nie ma, ale się nim pochwaliłem, więc to niestety nie możemy udawać, że go nie było. Natomiast są takie filmy i są takie produkty, których recenzje wymagają tego, żeby w pierwszej minucie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Tymczasem my jako widzowie siedzimy przed tą recenzją i czekamy do ostatniej minuty, żeby dowiedzieć się, że AirPods trzeciej generacji są generalnie gorsze niż AirPods Pro, które są generalnie tańsze. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy kupić te, czy AirPods Pro, to AirPods Pro. Dziękuję bardzo, to jest najważniejsze pytanie tego materiału. A teraz przejdźmy do kolejnych. Czy grają lepiej niż AirPods Pro? Co to za pytanie? Odpowiem dzisiaj na nie. Czy grają lepiej niż AirPods drugiej generacji? Jak działają tutaj mikrofony? Czy jest aktywna redukcja szumów? To są bardzo proste do odpowiedzi pytania, więc to będzie prosty materiał, z którego dowiecie się wszystkiego, czego musicie... Już się dowiedzieliście! Ale dlaczego nie mamy tego przeciągnąć od jeszcze 2 albo 3 minuty? Wyglądają jak AirPods Pro, tylko że bez gumek. Czy zatem brzmią lepiej niż AirPods Pro bez gumek? Tak. Ale tu jest haczyk. AirPods Pro zostały tak skonstruowane, żeby brzmieć dobrze z gumkami. Jeżeli zdejmiecie gumki z AirPodsów Pro, to one brzmią jak stary telefon stacjonarny. Naprawdę bardzo źle. W związku z czym, jeżeli myśleliście nad takim eksperymentem, to ja już go przeprowadziłem kilkukrotnie. AirPods Pro służą do tego, żeby słuchać przez nie muzyki z gumkami. I te gumki też odcinają Was od otoczenia, a dodatkowo macie aktywną redukcję szumów. Czyli w samolocie, w pociągu i w innych środkach komunikacji, którymi rzadziej, ale jednak podróżujemy, będziecie czuć się lepiej, będziecie odcięci od otoczenia. Natomiast jeżeli będziecie chcieli to otoczenie słyszeć, no to macie funkcję słyszenia otoczenia i to też działa bardzo dobrze, także nie jesteście odcięci wtedy, kiedy odcięci być nie chcecie, możecie to wyłączyć. Generalnie nie muszę chyba nikomu mówić, że aktywna redukcja szumów jest dobra. Szczególnie jeżeli słuchawki mają dobre mikrofony i można też sobie przełączyć na tą funkcję słyszenia otoczenia. AirPods 3 nie mają aktywnej redukcji szumów. Nie mają też gumek, co oznacza, że kiedy wkładacie je sobie do ucha, no to słyszycie całe otoczenie, a to też oznacza, że tutaj są przerwy. Chyba że macie jakieś wybitnie wyprofilowane ucho, które po prostu zostało stworzone po to, żeby włożyć do niego AirPods trzeciej generacji, jak zamek, jak klucz do zamka. Ale jeżeli tak nie jest, a prawdopodobnie tak nie jest w większości przypadków, no to muzyka też będzie brzmieć gorzej, ponieważ jeżeli nie jesteście od otoczenia izolowani, no to ani tych basów nie usłyszycie zbyt dobrze, ani to pasmo nie będzie brzmiało. No generalnie muzyka z słuchawek do usznych, a nie do kanałowych brzmi gorzej. I oczywiście, że są to najlepiej brzmiące słuchawki do uszne. Ale nadal do uszne. Do kanałowe jest bardzo wiele do kanałowych, które świetnie się z tymi słuchawkami rozprawiają. Czy brzmią lepiej niż AirPods drugiej generacji? Te z długim pałąkiem, też bez gumek. Tak, jakimś cudem Apple'owi udało się tutaj wsadzić więcej basu, to znaczy one brzmią pełniej, bardziej basowo niż AirPods poprzedniej generacji, ale nadal daleko im do brzmienia AirPodsów Pro. Mikrofony brzmią mniej więcej tak, kiedy wokół jest cicho, kiedy jest nieco głośniej, no to tak zbierają dźwięk i oddzielają go od szumu miasta, w którym się znajdujecie. Założyłem, że znajdujecie się w Nowym Jorku. Porównajmy to od razu z AirPodsami Pro. Szum miasta w AirPodsach Pro tak mniej więcej jest wycinany, a kiedy wokół jest cicho, to tak brzmi przez mikrofony w AirPodsach Pro. Mogły mieć chwilę zwiechy, żeby się przerzucić z wyciszania otoczenia do sytuacji zupełnie bez dźwięku, ale teraz już powinno oddawać dokładnie to, co ja gadam w ogóle. Już? Dobra, to przerzucamy się teraz na stare AirPods drugiej generacji. Kiedy wokół jest cicho, brzmią tak, a kiedy wokół jest nieco głośniej, to w ten sposób oddzielają głos rozmówcy od tła, od dźwięku otoczenia. Mam nadzieję, że to porównanie jest dla Was wystarczające. AirPods trzeciej generacji kosztują 950 zł w sklepie Apple'a.
AirPods Pro na stronie Apple'a kosztują 1250 zł, ale w normalnym świecie kosztują mniej niż AirPodsy trzeciej generacji, jakieś 920 zł, a od czasu do czasu pojawiają się jeszcze większe promocje. Wniosek jest zatem dość prosty. Jeżeli nie musisz rezygnować z gumek w tych małych, dousznych, dokanałowych słuchawkach, to AirPodsy Pro są zdecydowanie lepszym wyjściem i lepszym rozwiązaniem niż AirPodsy trzeciej generacji. Pozostaje jeszcze pytanie, czy leżą lepiej w uszach. Moim zdaniem AirPodsy Pro, z tego powodu chociażby, że mają gumki wymienne, leżą zdecydowanie lepiej w uszach, ale to nie ja powinienem to oceniać. Nie wypadają. To ucho mam bardziej płytkie, więc z tym mam zawsze większy problem. I czuję, że to się dobrze trzyma w uchu, a to tak średnio, ale... ale i tak stabilnie. W sensie, pewnie jakbym szybko biegała, to by mi wypadła, ale tak na siedząco to jest git. Coś jeszcze? Nie. Dziękuję. To wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem. A, bo dzisiaj premiera tych gadżetów od DJI, które uznałem, że są mniej ważne niż nowe słuchawki od Apple'a. Ale film o tych gadżetach pojawi się jutro. Natomiast jeżeli nie możecie się już doczekać i koniecznie chcecie zobaczyć jakąś anglojęzyczną recenzję, to polecam Mistera Keyboarda. Trochę ma taki bardziej swojski akcent niż inni anglojęzyczni twórcy. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Jutro? Wow. No to nieźle. A dla tych, którzy nie mają jutro czasu, to widzimy się w niedzielę. Albo kiedy sobie włączycie. Ja tu jestem. Cześć.